Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Kaplik, a dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie Ascendencji Templara i będzie to Hierofant. Jak zawsze po prawej stronie mamy starego jeszcze Hierofanta, znaczy aktualnego, ponieważ nagrywam ten odcinek 22 lutego, a po lewej stronie mamy nowego Hierofanta, który wejdzie już za kilka dni 2 marca. I to będzie nowe, nowa ekspansja, nowy dodatek w Pawł Exile. A my bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy do omówienia. Jak możecie na samym początku spojrzeć, po prawej stronie, gdy policzycie punkty, jest ich 12. W, w tym właśnie ascendencji a po lewej stronie, czyli w nowym Ascendency, Hero Fanta, ja będę wam troszeczkę machał tutaj oknem, żebyście ładnie, wszystko pięknie widzieli. E mamy aż 14 punktów, co daje nam szerszy wybór ascendencji przy różnego rodzaju buildach. Zaczniemy sobie może od tych punktów, które, które są i które widzimy, więc. Y odnoga ta sama jest tutaj na dole i punkcik Divine Guidance który daje nam maksimum manę i 10% demedu jest brane z many z before life, czyli zanim zacznie nam spadać życie będziemy tak jakby bronić się maną, prawda? Oczywiście tutaj kombi się kombią się punkciki, czyli czym więcej naszej many, tym jeszcze będziemy mogli do tego dokastowywać skille dlatego mamy punkcik Mind Over meter. Który daje nam 30% damage taken from mana before life No i za tym punkcikiem mamy jeszcze dodatkowo manę Wow, kozak Fajna, przyjemna bardzo opcja jeżeli chodzi o, o grę na hardkorze Dobra, przybliżmy sobie tutaj Hierophanta. I tutaj w, te, w tym punkciku jak widzicie nic się nie zmienia Te punkciki są takie same, czyli 150 many i 10% damage taken from mana before life i przejdźmy do kolejnego punkciku, Sanctuary of Truth, ponieważ nie będziemy się za bardzo rozgadywać, jeżeli nic się tutaj nie zmienia, a nie chcę, żeby ten filmik był bardzo, bardzo, bardzo długi. Więc kolejny punkcik, 50% Reduce Mana Cost of Skills, redukujemy koszt naszych skilli o 50%, więc jeżeli na skill żre 100 many, to przy, przy tym punkciku będzie jadł już tylko 50%. Kolejna, kolejna, statystyka na ten moment 50% ma na of skills while on full energy shield. Jeżeli mamy cały energy shield, cały energy shield to mamy 100% redukcji kosztu na naszych skillach, więc jeżeli skill kosztuje 100, jak dobra whisky, to będzie kosztował 0, czyli tak jakby dostaniemy go za darmo. Jej, jak się ucieszy. I 30% maximum of maximum mana, a sekstra maximum energy shield. Więc takie postacie, można powiedzieć, hybrydowe: czyli pod duży live, duży energy shield, znaczy troszeczkę mniejszy life, bardziej energy shield, pod bardzo dużo many. Wtedy jeszcze więcej tego energy shieldu będziemy mieć, plus z itemków energy shield, plus life Kozak fajna opcja, mi się podoba. Będę chciał też na pewno to na nowej lidze sobie przetestować. A co do, co do punkciku nowego, czyli Sanctuary of Truth, nazwa ta sama, ale statystyki troszeczkę inne. Czy w sumie te same, prawda, więc nie będę ich jeszcze raz czytał. Do tego dochodzi nam statystyka 10% less mana reservation. Co to oznacza? Że nasze aury będą po prostu 10% mniej rezerwować naszej many. Więc będziemy mogli więcej aur sobie tak naprawdę odpalić. I tutaj pokażę Wam jedną rzecz. Wpiszmy sobie tutaj mana reservation. Ok, widzicie, podświetliły nam się, podświetliło nam się kilka punkcików, gdzie jeszcze możemy dobustować sobie ten punkcik za pomocą brania tych punktów. Mam po 4, 6% mana reserve, tu mamy kolejne 4. Jakby to razem zliczyć, to myślę, że około 20% damy radę jeszcze zredukować sobie ten mana koszt, może nawet troszeczkę więcej. Dobra, my wracamy oczywiście do Hirofanta. Eee, cztery punkciki mamy, mamy już przeanalizowane. Teraz przejdźmy może do punkciku Pursuit of Fight, który mamy chyba tutaj, tak? To jest ten punkcik. No eee, i to jest bardzo, nie wiem jak go Wam pokazać. Wejdzie tutaj, zrobimy tak. Byście widzieli oba punkty w całej okazałości. Eee, to jest ten punkcik, Pursuit to fate. Eee, stara wersja tego punkciku to mamy zwiększony damage per enemy killed by your totem recently. Recently, jak wiecie, oznacza w ostatnich 4 sekundach. Czyli czym więcej mobków zabijamy, na przykład w 4 sekundy, znaczy w 2 sekundy, to te 2 sekundy dodatkowe mamy o 6% increase damage per per enemy, tak? I zabijamy 100 mopków w 2 sekundy, mamy 600% increase damage przez te 2 sekundy, bo później to się ładuje od zera i dodatkowo dostajemy attack SPEED, caspid, SPEED WHILE y y YOU HAVE A TOTEM ja zobaczę tylko czy nagrywanie włączone włączone super i to był ten punkcik a nowy punkcik Pursuit to fight. widzicie go tutaj po lewej stronie Zwiększa nam totem duration, czyli nasz totem dłużej będzie stał. Jeżeli zrobimy tankowne totemy, dorzucimy do naszych totemów chociażby rezystancję, czyli odporności na różnego rodzaju żywioły, do tego dorzucimy im jeszcze life'a, to na bosie myślę, że te totemy będą w stanie przetrwać więcej niż 1, 2 czy chociażby trzy hity. Do tego statystyka can have up to one additional totem summoned at time, czyli, czyli po pierwszym labiryncie, tak naprawdę będziemy mogli e, zamiast jednego totemu mieć już na początku dwa. Oczywiście, gdy weźmiemy sobie punkty Cancestral Bond, gdzie my nie możemy robić damage'u z ręki, czyli z killami, możemy je rzucać, ale one nic z nie będą robiły, to mamy jeszcze jeden dodatkowy totem. Więc plus minus grając Templarem, który zaczyna stąd. Zabierając ten punkcik, to jest plus minus 30 level. Jak tam optymalną ścieżką będziemy lecieć, możemy już po pierwszym labie mieć 3 totemy. Wow! Do levelowania takie duże! Wow! Eee, czekajcie, to jest ten punkcik Pursu no Fate. Przejdźmy dalej. Kolejna, trzecia i czwarta statystyka jest taka sama: czyli 6% increase damage per enemy killed by you or your totem z recentry, czyli w 4 sekundach, i dodatkowo attack speed i cast speed. Teraz przejdźmy do punkciku Ritual of Awakening, gdzie jeszcze na tej starej wersji dostajemy dwa dodatkowe totemy, gdzie w tym samym momencie możemy stawiać i mamy zmniejszony damage per totem. 7% mniejszy damage, więc mamy dwa dodatkowe, jeden bazowo i jeden tutaj z drzewko, o którym Wam przed chwilą mówiłem. Mamy 4, czyli 28%, 7 razy 4, 28, o ile się nie mylę. Yy, procent zmniejszony demecz, jeżeli mamy 4 totemy i one stoją. Summonet at a time, czyli w tym samym czasie. Yy, a nowy punkcik yy, ritual of awakening będzie dawał nam dodatkowy totem, który będziemy mogli sobie z pource to fight wygenerować jeden tu będzie drugi, więc po normali pokryły labie po jednym totemie dostajemy. Następnie 50% INCREASE TOTEM PLACEMENT SPEED, on się będzie po prostu stawiał szybciej jak piszemy sobie TOTEM PLACEMENT w drzewko TOTEM PLACEMENT o, Widzicie, że kilka punkcików nam się tutaj zapaliło no iście Wy korzystając z programu Path of Building czy z innego offline skill tree, skill tree planera Ojej głodny jestem lulu. <głos》> Będziecie mogli sobie zobaczyć te, co te punkty dają, ja Wam na 1 na 1 gdzie mamy o 15% to placement zwiększony i to jest już ten, ten jeden z większych punkcików, bo tutaj dostajemy yy, w sumie to też 15%, okej okay. i tutaj yy, 16% więc 46% o ile się nie mylę 46, jakoś tak 46% to placementu, gdzie tutaj w jednym punkciku mamy już 50, więc te totemy szybciej się będą stawiać, co będzie powodować to, że my będziemy bardziej, bardziej mobilni, prawda Będziemy musieli aż tak długo stać przy postawieniu tego totemu, więcej uników robić przed bossami chociażby, czy mobami, cokolwiek. E, następna opcja w punkciku e, to był Ritual of Awakening, tak? E, to jest z, opcja, że regenerujemy 0,5% na sejmany na sekundę za każdy totem. Co daje nam wiele możliwości, jeśli chodzi o, o punkciki mind over matter, czyli połączenie tutaj mana i taken from before mana i te punkciki, gdzie nasz skill, totem skill będzie kosztował po prostu mniej. Więc fajnie będzie to sobie kombić. I następna, ostatnia już opcja. Za każdy totem pamiętajcie: 4 czym więcej totemów, tym większa regeneracja many. Co przy Mine Tover Meter będzie dawać, dawało nam większe surwi, przeżywalność. Uff. I ostatnia, e, ostatnia opcja w punkcie Ritual of Awakening: You and your totems regenerate 1% of life per second per totem. Czyli ty i twoje totemy regenerują życie za 1% lifea na sekundę za każdy totem. Czym więcej totemów, tym więcej regeneracji, tym większa nasza przeżywalność, prawda? Więc wow, kozak, fajnie, fajnie, chciałem powiedzieć rozgarnięte, w sumie to powiem rozgarnięte, rozgarnięte ascendencji Hierofanta. My przejdźmy sobie teraz do kolejnego punkciku Illuminated Devotion i tutaj mamy masakrycznie zmieniony skill, to jest strasznie dobry buff według mnie strasznie fajnie fajnie zrobili ró różnorodnie te skille, ponieważ w tym momencie Ascendencji, przepraszam, w tym momencie Illuminated Devotion daje nam coś takiego, że gdy mamy połączony skill gemy na skill w hełmie, to penetrujemy 20% elemental rezystancji jeżeli mamy te skile połączone w Glovesach Mamy zwiększony o 40% increase of effect A w butach mamy 2% Lichu damage as life Pamiętajmy, że, że Nie możemy używać tak jakby znaczy Teoretycznie nie możemy używać linka w butach, hełmie lub Glovesach Ponieważ te itemy mają tylko 4 sokety Więc maksymalnie wrzucimy aktywny gem i jakieś supporty. W wypadku totemu potrzebujemy spell totem, czyli jeden gemik. Do tego y, jakiś spell, który będzie rzucał nam właśnie ten totem, plus jakieś dwa supporty. Jak wiecie, do, do mety, znaczy do mety y, w koregry gry weszły itemy shaperowe, elderowe, na których można, można rolować różnego rodzaju gemy na, na różnych levelach. Na przykład w rękawiczkach jakiś projectile, projectile, nie wiem, brrr, da szybko tak teraz coś wymyślić. Powiedzmy, attack speed, więc tego attack speedu już nie będziemy musieli w tych rękawiczkach łączyć. A dorzucając drugi gem attack speed, te gemy e, będzie nam liczyć ten gem na wyższym levelu, który mamy. Więc w 4-linku na przykład w rękawiczkach jesteśmy w stanie zrobić sobie 5-link, czy nawet 6-link, jeżeli takie dwa gemiki mamy, mamy w rękawiczkach połączone. E, a nowy punkcik. Illuminated Devotion będzie dawał 25% ARA OF EFFECT WHILE YOU HAVE ARCANE SURGE Jeżeli nie wiecie co to jest Arcane Surge to już Wam mówię, to jest buff który gwarantuje nam 10% more spell damage, cast speed i maximum mana regenerated per second na 4 sekundy Jak piszecie sobie w Google Arcane Surge to jest normalnie gem supportujący gdzie, gdy wykorzystamy, gdy mamy połączenie, powiedzmy Arcane Surge, Gem Support plus jakiś aktywny Gem i tym aktywnym Gemem wydamy jakąś ilość many, to ten Arcane Surge nam się włącza. Tutaj on, on będzie działał tak samo, tylko mamy tutaj dodatkowy punkcik, do którego za chwilę sobie przejdziemy. On się będzie nazywał Arcane Revenge. A to już za chwilę. Do tego mamy 0,5% naszego Spell Damage liczyt as life while you have Arcane Surge, więc wow, nie dosyć, że możemy zrobić sobie build jakiegoś kasterka, który gra pod Mind Over meter, pod dużą ilość life'a, to jeszcze dodatkowo, gdy, gdy mamy Arcane Surge, mamy, mamy licz, no 0,5% Spell Damage wygląda naprawdę solidnie. Do tego dodatkowo jeszcze INCREASED SPELL DAMAGE WHILE YOU HAVE surge. No po prostu krejgazm, orkazm i wszystko naraz, prawda? Kozacki punkcik, coś mi się wydaje, chłopaki też mi wczoraj na, na live pisali, że, że to będzie po prostu miazga Może nie tyle, nie tyle na że chociaż też na pewno To na że ludzie, wydaje mi się, że rzucą, rzucą się na hierofanta Będzie on po prostu na samym początku w mecie, jak będzie później oczywiście zobaczymy i dalej mamy połączenie właśnie z tym punkcikiem, którego już tutaj nie mamy. E, mamy tutaj połączenie z punkcikiem Arcane Reverence. Reverence. Ech, damn it. Mój angielski, so Gdzie dostajemy Arcane Surge, jeżeli ty albo twoje totemy hitną enemy ze spela. Jesteśmy wtedy immun, czyli niewrażliwi na elemental alimentsy, jeżeli mamy Arcane Surge. Po pierwsze, alimenty, elemental alimentsy takie jak nie wiem, freeze, shock, bleed, jesteśmy na nie Czekaj, immun no tu elemental aliments. Aha, elemental czyli bleed, przepraszam, tutaj się pomyliłem. Chodzi oczywiście o ignite, o freeze i o shock. Jesteśmy na nie odporni. Więc nie możemy, nie możemy dostawać ekstra damage na przykład, gdzie jesteśmy zszokowani. To jest fa, fajny dodatek, że tak powiem. I teraz tu, prze, przed y, włączeniem nagrywania, zastanawiałem się nad jedną opcją, ponieważ mamy, dostajemy arkę insurcji, jeżeli ty albo twoje totemy hitniecie enemy ze spela. Ale, jeżeli gramy pod totemy i zabierzemy sobie tutaj punkci cancestral bond. Mamy dopisek, you can't deal damage with skills yourself Czyli my nie możemy, znaczy możemy kastować skille, ale nie robimy żadnego damage'u tymi skillami Tu jest napisane Że musimy hitnąć Tu jest napisane, że nie możemy robić damage'u, ale hitać jak na, tak naprawdę możemy I teraz, i dostajemy oczywiście dodatkowy totem I teraz zastanawiam jedna rzecz, czy Self-castem, gdy postawimy sobie te totemy i te totemy będą biły, to czy my też będziemy mogli sobie ten Arcane Surge generować jakimś spelem, powiedzmy arkiem, gdzie będziemy mieli połączony <coughs> jakiś kurs on hit, czy będzie nam to po prostu śmigać? Jeżeli źle to interpretuję i da radę, znaczy nie da radę tak robić, napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeżeli da radę, to też, też możecie jakąś Zmiankę o tym, o tym zamieścić. Yy, osobiście, no, jak dla mnie, jedna z lepszych ascendencji, chociaż i tak wolę assassina. <gryw> Wydaje mi się, że, że... oj, będzie on ciorany na, na kolejnej lidze, jak nic. Yy. No i w sumie to tyle, jeżeli o te punkty chodzi. Jak na razie, naprawdę fajna zmiana. Bo te, te, ten stary hierofant nie był zły. Jeśli chodzi o totemy, ale dopiero po Krüwel Labiryncie mogliśmy wziąć sobie Rytual of Awakening, gdzie dostawaliśmy dwa totemy. A teraz, po jednym punkciku, czyli po normalu, będziemy mieli jeden totem. I jeżeli będziemy chcieli, to po krywelu drugi Nap naprawdę przyjemniej będzie się totemami levelowało. A teraz został nam chyba jeszcze jeden punkt: Conviction of Power. Nie wiem, czy on tutaj jest. Jest Conviction of Power. Ok, ja go wam troszeczkę przerzucę. Tutaj, Conviction of Power który daje nam 25% szansy na zdobycie endurance charge, jeżeli zdobędziemy power charge, a. do tego 15% power charge, szansy na zdobycie power charge, jeżeli nasze totemy, my albo nasze totemy zabiją enemy. Wiadomo, jeżeli gramy pod totemy, to totemy, a jeżeli gramy selfcastem, to to chodzi o selfcast, Też mamy szansę zdobyć właśnie te kuleczki. Jak wiecie, power charge dają kryt, dają Szansę na kryć zwiększoną kilka procent. A Endurance Charge dają nam All Resy. Po 4% za, za kuleczkę. Do tego 4% podajże physical damage reduction i chyba coś regeneracji <grycia> życia. A nowy punkt Conviction of Power będzie dawał nam tak samo szansę na zdobycie Endurance Charge, jeżeli zdobędziemy Power Charge. To się, to się tutaj nie zmienia, bo mamy tak samo 25%. Do tego 50% szansy na zdobycie power jeżeli postawimy totem, co jest so fucking opi. Wiecie, że gdy wchodzicie na nową lokację na bossa. To dopóki plus minus nie podejdziecie na y, odpowiednią odległość, to ten boss się przeważnie nie rusza, prawda? My wtedy możemy nastakować sobie Power Charge, podbić nasz skryt nasz częst i dopiero wtedy na niego ruszyć, gdy mamy już maksymalną ilość Endurance i Power Charge, czyli i ofensywę w postaci właśnie Power Charge, i defensywę w postaci Endurance Charge. Wow, to się fajnie będzie kombić też z Endurance Charge'ami, y, bo na przykład tu mamy Endurance Charge do wzięcia. Gdzie jeszcze? Tu mamy kolejnego Endurance Charge'a do wzięcia. Tu mamy Power Charge'a po drugiej stronie. Tutaj też mamy Power Charge, więc różne akrobacje, animacje będzie można sobie robić. Kolejną opcją to jest zdobycie Power Charge'a, jeżeli nasze totemy zabiją enemy, prawda? Więc ok, hmm. Więc fajna, fajna, fajna opcja. W sumie to sama co jest tutaj. I kolejne dwie statystyki. 5% reduced elemental damage taken while you have an endurance charge. Nie pisze per endurance charge, więc wystarczy nam jeden endurance charge, żeby te 5% reduced elemental damage po prostu mieć, co daje nam troszeczkę większe surwi, gdy walniemy w reflekt na przykład, a nie mamy maksymalnych rezystancji, to też... Mniej tego damage'u na siebie będziemy przyjmować i do tego będziemy penetrować elemental rezystancje, jeżeli będziemy mieć power charge. Nie piszę tutaj o maksimum power charge, więc też jak najbardziej wystarczy nam jedna statystyka. Jedna statystyka, żeby, żeby penetrować te elementale Resy. Według mnie ascendencji w skali od 1 do 10, takie mocne 8 na 10. Jeżeli ja miałbym ja miałbym to oceniać, to taka ósemeczka, nawet może 8,5 dałbym. No i to by było chyba na tyle w tym w tym, sporadnik W tym opisie Ascendencji Hierofanta. Ja wam serdecznie za uwagę dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam w Komentarzu możecie, możecie je pisać. Jeżeli filmik się oczywiście podobał, nie zapomnijcie strzelić łapkę w górę. Ja wam za uwagę serdecznie dziękuję i widzimy się w następnych opisach, poradnikach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.